Położone na Dolnym Śląsku Stawy Milickie to niezwykła kraina. Splatają się tu bowiem od wieków losy ludzi i przyrody. Ogromne bogactwo świata roślin i zwierząt powstało dzięki 800-letniej tradycji hodowli ryb w tym regionie. Blisko 300 zbiorników wodnych o łącznej powierzchni ponad 7 tysięcy hektarów tworzy największy w Europie kompleks stawów rybnych. Płytkie akweny stworzone ręką człowieka z biegiem czasu przyjmują charakter naturalny, stając się domem nie tylko dla hodowanych tu ryb, lecz także dla całej rzeszy dziko żyjących zwierząt. Niezwykłe bogactwo środowiska naturalnego zaowocowało powstaniem na tym terenie wielu form ochrony przyrody. Należą do nich największy w Polsce rezerwat ornitologiczny, park krajobrazowy czy wreszcie obszar Natura 2000. Stawy Milickie jako jedyne miejsce w Polsce należą do światowej sieci Living Lakes, czyli żyjące jeziora. Na tej liście znajdują się najcenniejsze przyrodniczo zbiorniki wodne na świecie, takie jak jezioro Bajkał, Titicaca, Balaton czy jezioro Wiktorii. Stawy Milickie są więc wyjątkowym miejscem na mapie Europy, a nawet świata. Nie mogłyby jednak istnieć, gdyby nie praca wielu pokoleń rybaków. Stawy Milickie. Kraina niezwykłości. Wyjątkowo dogodne warunki naturalne sprawiły, że prawdopodobnie już w XI wieku w Dolinie Baryczy zaczęto zakładać stawy rybne. Wykorzystywano w tym celu liczne rozlewiska tej rzeki, która płynęła wówczas wieloma korytami. Dzięki niewielkiemu spadkowi terenu wystarczyło usypać groble w poprzek strumienia, by w ten sposób małym nakładem pracy otrzymać zbiornik wodny. Stawy zakładano również w wyrobiskach po wydobyciu rudy darniowej. Materiał ten służył nie tylko do wytopu żelaza. Z kawałków rudy budowano domy i budynki gospodarcze. Cystersi, którzy przybyli tutaj w XIII wieku, rozwinęli i udoskonalili hodowlę karpia. Wówczas co najmniej 180 dni w roku objętych było zakazem spożywania mięsa, z wyjątkiem ryb. Co ciekawe, do ryb zaliczano również bobry, a nieprzestrzeganie postu karano wyrywaniem zębów. XVII i XVIII wiek to złota era hodowli ryb w tym regionie. Łączna powierzchnia stawów hodowlanych liczyła wtedy ponad 13 tysięcy hektarów, czyli niemal dwukrotnie więcej niż obecnie. W XIX wieku z powodu narastającego deficytu wody oraz rosnących cen zboża część stawów zlikwidowano i zamieniono na pola uprawne. W latach powojennych rozpoczęto pogłębianie stawów przy pomocy koparek i spychaczy. Wykonano remonty wielu kilometrów grobli. Usuwano szuwary i turzycowiska. W latach 50. ubiegłego wieku stawy milickie przeszły pod zarząd Państwowych Gospodarstw Rolnych, a w 1977 roku powstał Dolnośląski Kombinat Rybacki Milicz, który przetrwał do roku 1990. Po wielu zmianach administracyjnych w 2010 roku utworzono spółkę akcyjną Stawy Milickie z siedzibą w Rudzie Sułowskiej, której właścicielem jest samorząd województwa dolnośląskiego. Obecnie oprócz hodowli ryb, równie ważnym zadaniem stał się rozwój turystyki i promocji walorów Doliny Baryczy. Zimą skute lodem stawy wydają się zupełnie opustoszałe. Jednak charakterystycznie zgryzione gałęzie świadczą o obecności największego europejskiego gryzonia.
Zaliczanie ważących nawet 30 kg bobrów do ryb przyczyniło się do ich doszczętnego wytępienia w Polsce. Pokryty łuską ogon bobra podawano nawet jako jedną z potraw podczas wieczerzy wigilijnej. Obecnie bóbr nie jest już gatunkiem zagrożonym, a jego liczebność z roku na rok wzrasta. Gryzonie te chętnie kopią nory w groblach otaczających stawy. Powoduje to znaczne osłabienie ich konstrukcji i może prowadzić do wypłynięcia wody ze stawu wraz z rybami. Zima to dla bobrów wyjątkowo trudny okres. Ubogie w kalorie pożywienie zapewnia mało energii, dlatego unikają zbędnego wysiłku. Jeśli jednak coś je wystraszy, bez namysłu wskakują do wody. Późniejsze wyjście na ląd nie zawsze należy do najłatwiejszych. Zamarznięte stawy milickie kryją pod warstwą lodu prawdziwy skarb. Pogrążone w letargu młode karpie. Rybacy stawowi odkuwają z lodu mnichy, którymi woda wpływa i odpływa ze stawu. Zapobiega to rozsadzaniu betonowej konstrukcji przez zamarzającą wodę oraz umożliwia jej przepływ. Na początku marca lód ustępuje z powierzchni stawów, a w okolicznych lasach rozkwitają pierwsze wiosenne kwiaty. Na stawach milickich prowadzi się tradycyjną, trzyletnią hodowlę karpia. Ryby w miarę ich wzrostu przenoszone są do coraz większych i głębszych stawów. Jednoroczny, kilkucentymetrowy narybek przebywa w niewielkich zbiornikach zwanych przesadkami. Dwuletni, czyli kroczek, w stawach kroczkowych, a trzyletni karp hodowlany w największych, zwanych towarowymi. Wiosną, a jeśli pogoda pozwala, również zimą, na odłowionych stawach prowadzi się prace remontowe. Najgłębszym miejscem każdego stawu hodowlanego jest łowisko, z którego po spuszczeniu wody odławia się ryby. Do łowiska uchodzi cały system rowów. Gdy poziom wody obniża się, ryby spływają tymi właśnie rowami do łowiska. Niestety z biegiem czasu miejsca te ulegają zamuleniu, stąd konieczność ich pogłębiania przy pomocy koparek i spychaczy. Ważną czynnością w okresie wiosennym jest wapnowanie stawów. Wapno podnosi odczyn wody oraz działa odkażająco. Jeśli staw jest spuszczony, wapnuje się przy pomocy ciągnika i dmuchawy. Jeśli jest pełen wody, wapno wysiewa się z łodzi. Wokół stawów milickich rozciągają się bujne lasy. Łęgi, olsy i dąbrowy. Wiosną wszystkie rośliny budzą się do życia i pospiesznie ruszają ku słońcu.
Około połowy kwietnia, gdy temperatura wody osiągnie 15 stopni Celsjusza, rybacy odławiają tarlaki. Są to ogromne karpie o wadze dochodzącej do kilkunastu kilogramów, które dadzą początek następnemu pokoleniu. Teraz są odławiane ze stawów zwanych zimochowami. Na stołach wyłożonych miękką gąbką prowadzi się ich selekcję. Oddziela się samice zwane ikrzycami od samców zwanych mleczakami. Ich rozdzielenie zapobiega przedwczesnemu składaniu ikry. Ryby trafiają do dojrzewalników, niedużych płytkich stawów. Osobno samce, osobno samice. Majowe słońce z dnia na dzień podnosi temperaturę wody. Aby zwabić partnerki, samce żab zielonych urządzają prawdziwe bitwy na głosy. W kwietniu stawowi wbijają w dno stawu drewniane kołki, wyznaczając w ten sposób miejsca, w których będą karmione ryby. Kiedy temperatura wody osiąga 18 stopni Celsjusza, a dzieje się tak najczęściej w połowie maja, rozpoczyna się tarło karpia. Ikrzyce i mleczaki odławiane są z dojrzewalników i wpuszczane do wspólnych stawów, zwanych tarliskami. Są to niewielkie zbiorniki o głębokości zaledwie 70 cm, porośnięte trawą, do której przyklei się złożona ikra. Ryby przenoszone są rano, gdy temperatura powietrza nie jest jeszcze wysoka. W jednym tarlisku przebywa od 60 do 80 karpi. Od tej pory tarliska są pilnowane przez całą dobę. Ryby muszą mieć teraz spokój i ciszę. Tarło najintensywniej przebiega w nocy lub nad ranem. Jedna ikrzyca może złożyć nawet 2 miliony jajeczek. Zazwyczaj już po 3 dniach tarło jest zakończone i można ponownie odłowić karpie. Należy więc wypuścić wodę ze stawu, a po ich wyjęciu natychmiast ponownie go napełnić. Odbywa się to o zachodzie słońca lub wcześnie rano, by nie dopuścić do wyschnięcia ikry. Rozwój zarodkowy karpia trwa od 4 do 6 dni. Im woda jest cieplejsza, tym ikra rozwija się szybciej. Wylęk odławia się w specjalnych samołówkach, czyli betonowych komorach, do których malutkie karpie wpływają przy spuszczaniu wody ze stawu. Rybacy używają kasarków obszytych gazą młyńską, która jest bardzo gęsta. Wylęk ma bowiem tylko 7 mm długości i waży zaledwie 1 mg, czyli tyle, ile dwa ziarenka maku.
Jak więc policzyć ilość potrzebną do zarybienia stawu? Nietypowe zastosowanie mają tutaj łyżki, szklanki i słoiki. Najpierw trzeba policzyć, ile rybek zawiera naczynie. Później można łatwo odmierzyć obsadę danego stawu. Wylęk transportuje się w workach foliowych napełnianych dodatkowo tlenem. Każdy z nich może zawierać nawet 50 tysięcy sztuk małych karpi. Wylęk odłowiony starlisk przewożony jest do pierwszych przesadek. Przed wpuszczeniem w nowe miejsce trzeba wyrównać temperaturę wody w worku i stawie, by delikatnych rybek nie narażać na szok termiczny. Na stawach milickich ryby karmione są wyłącznie pokarmem naturalnym, pszenicą i innymi zbożami. Nie stosuje się żadnych sztucznych granulatów. Starsze ryby otrzymują całe ziarno, natomiast na rybek śrutę lub mączkę. Karmienie rozpoczyna się w maju i trwa do września. Ryby najintensywniej żerują w lipcu i sierpniu, kiedy temperatura wody jest najwyższa. Sypanie ziarna odbywa się 3 razy w tygodniu, w poniedziałek, środę i piątek. Ptaki nauczyły się korzystać z tych darmowych stołówek. Znają doskonale terminy karmienia i często już przed wypłynięciem łodzi na staw czekają w pobliżu. Przed karmieniem stawowy kontroluje pobieranie paszy przez ryby. Poprzez uderzanie kołkiem w dno stawu wzbudza zalegające osady. Jeśli zauważy pszenicę z poprzedniego karmienia, oznacza to, że karpie nie zdążyły jej wyjeść i nie należy ponownie ich karmić. Każdy rybak stawowy opiekuje się 2 stawami. Co najmniej 2 razy dziennie kontroluje, czy nic niepokojącego nie dzieje się na powierzonym mu terenie. Obserwuje zachowanie ryb i w razie problemów kontaktuje się z ichtiologiem. Dba również o wszystkie urządzenia stawowe, takie jak mnichy i przepływy. Aby dowiedzieć się, jak ryby przybierają na wadze, co 2 tygodnie na każdym stawie odbywają się odłowy kontrolne. Tę ważną czynność wykonują ichtiolodzy. Odłowy te można przeprowadzać za pomocą żaków, podrywki lub rzutki. Żaki to sieci pułapkowe, które rozstawia się na dnie stawu w pobliżu karmiska. Jeżeli żerujące karpie są dobrze widoczne, można je wyłowić stosując podrywkę. Wymagającą dużej wprawy i zręczności metodą jest odłów za pomocą rzutki. Jest to kolista sieć zaopatrzona w ciężarki. Wyrzucona w powietrze, rozpościera się jak parasol i opada do wody, nakrywając znajdujące się pod nią ryby. Na podstawie 12 odłowionych w ten sposób ryb określa się przyrost wagi u karpi. Na tutejszych stawach istnieją 2 kolonie kormoranów, w których co roku gniazduje około 250 par. Jesienią dodatkowo przylatują migrujące kormorany, co zwiększa ich liczbę nawet do 1600 ptaków. Na stawach milickich roczne straty spowodowane przez kormorany ocenia się na blisko 2,5 miliona złotych. W lipcu na niektórych stawach w Dolinie Baryczy zakwita grzybieńczyk, chroniona, bardzo rzadko spotykana w Polsce roślina. Grzybieńczyk występuje tylko w płytkich, łatwo nagrzewających się zbiornikach wodnych. Stawy milickie są więc idealnym środowiskiem dla tej rośliny. W tym czasie 6-tygodniowy narybek, zwany lipcówką, jest odławiany z przesadek pierwszych. Małe rybki gromadzą się w samołówkach, gdzie świeża, chłodna woda
napływa do stawu. Narybek wpuszcza się do przesadek drugich, zwanych też stawami narybkowymi. Osiągnął on już 4 cm długości i wagę 3 gramów. W ciągu minionych 6 tygodni zwiększył swoją masę aż 3000 razy. Bogactwo przyrody stawów Nilickich przyciąga turystów szukających ciszy z dala od zgiełku współczesnego świata. Można tu zaobserwować niemal 300 gatunków ptaków, w tym 170 lęgowych. Czatownie i wieże obserwacyjne ułatwiają podglądanie życia pierzastych mieszkańców. Dolinę Baryczy można zwiedzać na różne sposoby – pieszo, rowerem i kajakiem. Dużym powodzeniem cieszą się przejażdżki bryczką wśród stawów, podczas których można zapoznać się z przyrodą oraz z gospodarką rybacką. Dolina Baryczy to nie tylko hodowla karpia i wspaniała przyroda. Teren ten obfituje w ciekawe zabytki architektury. Jednym z nich jest szachulcowy kościół pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Miliczu, którego budowę ukończono w 1714 roku. Wieża tego kościoła początkowo miała około 60 metrów, ale w obawie przed runięciem została obniżona i obecnie jej wysokość wynosi 49 metrów. We wschodniej części Doliny Baryczy znajduje się XIX-wieczny drewniany pałac w Antoninie. Powstał on na zlecenie księcia Antoniego Radziwiłła. Miejsce to odwiedzał Fryderyk Chopin, który skomponował dla księcia i jego córki Poloneza C-dur op. 3. Jesień każdego roku przynosi nad stawy Milickie nostalgiczne mgły. Można odnieść wrażenie, jakbyśmy przenieśli się do odległej, tajemniczej krainy. Gdy poranne mgły ustąpią, widać niezwykłą malowniczość drzew rosnących na groblach. W październiku rozpoczyna się niezwykły spektakl, w którym uczestniczą zarówno ludzie, jak i otaczająca przyroda. Kulminacyjnym punktem hodowli ryb są ich odłowy. Ten pracowity okres można porównać do żniw w pracy rolnika. Pora roku nie jest przypadkowa, ponieważ trzeba zdążyć odłowić karpie na wigilijne stoły. Jest to również podyktowane warunkami biologicznymi. Temperatura wody spada, co powoduje u ryb, jako zmiennocieplnych, zwolnienie metabolizmu, czyli przede wszystkim mniejsze zapotrzebowanie na tlen. W pierwszej kolejności odławiane są stawy z rybami handlowymi. Największe zbiorniki, takie jak grabownica czy staw stary, opróżniane są z wody nawet przez 3-4 tygodnie. W stawach Milickich ryby hodowane są w tak zwanej polikulturze, co oznacza, że karpiom towarzyszą również inne gatunki, które nie konkurują z nimi o pokarm. Należą do nich między innymi amur, lin, tołpyga oraz drapieżne, szczupak i sum. Po wyjęciu z wody ryby są sortowane, a następnie ważone. Z dużych stawów towarowych odławia się nawet kilkadziesiąt ton ryb.
Karp handlowy waży średnio od 1,5 do 2 kg. To nieprawdopodobny przyrost wagi u ryby, która zaraz po wylęgu, przed 3 laty, ważyła zaledwie 0,001 g. Potencjał hodowlany stawów milickich to około 3000 ton, co daje szansę zostania liderem w hodowli ryb w Europie. Bardzo ważną funkcję w procesie hodowli ryb pełnią ichtiolodzy. W spółce Stawy Milickie pracuje ich aż 11. Planują i nadzorują cały proces hodowli ryb. Po przesortowaniu ryby w specjalnych basenach przywozi się do magazynów. Są to stawy o głębokości 2 metrów, w których będą czekały na ponowny odłów i sprzedaż. Odpowiedni przepływ wody gwarantuje dobre warunki rybom czekającym na odbiorcę. Gdy nadchodzi listopad, praca rybaków staje się wyjątkowo ciężka. Temperatura wody spada, a przenikliwy wiatr wzmaga odczucie zimna. Teraz odławiane są 2-letnie ryby zwane kroczkiem i przewożone na największe stawy towarowe, gdzie w przyszłym roku osiągną wielkość handlową. Stawy milickie jesienią aż kipią od zgiełku tysięcy pyżastych gości. Mewy i czaple wcielają się w rolę czyścicieli na odławianych stawach. Najczęściej wybierają tak zwany rybi chwast, karasie, jazgarze, sumiki karłowate i czybaczki amurskie. Rybki te konkurują z karpiem o pokarm, a także mogą przenosić różne choroby. Dla przybyłych ptaków jest to prawdziwa uczta, pozwalająca uzupełnić zapasy tłuszczu przed nadchodzącą zimą. Początek grudnia to najczęściej zakończenie okresu odłowów. Z jesiennego pejzażu milickich stawów znikają zarówno ludzie, jak i ptaki. Nastał teraz czas sprzedaży wyhodowanych karpi. Do ich przewożenia służą samochody z dużymi zbiornikami transportowymi, w których świeża woda jest natleniana przez całą podróż. Ryby przed sprzedażą przebywały w tzw. płuczce, gdzie przepływająca woda pozbawiła je mulistego posmaku i zapachu. Skończył się kolejny rok hodowli karpia. Thank you.
Drobne rybki, które jesienią nie zostały złapane przez mewy i czaple, zimą trafiają na stół największego drapieżnika zamieszkującego Dolinę Baryczy. Można by przypuszczać, że ogromne bieliki nie będą zainteresowane tak niewielką zdobyczą. Jednak zimą wszystkie zwierzęta mają znacznie zwiększone zapotrzebowanie na energię i nawet niewielka porcja pożywienia jest mile widziana. Każdy bielik stara się znaleźć najlepszy kąsek. Jak się okazuje, zazdrość jest cechą występującą nie tylko u ludzi. W końcu każdy znajduje swoją rybkę, nawet spóźnialscy. Stawy Milickie to prawdziwy skarb na mapie naszego kraju. Czyste środowisko i naturalne metody hodowli sprawiają, iż milicki karp jest niezwykle ceniony przez smakoszy. W specjalnym łowisku sportowym dla wędkarzy zdarzają się okazy przekraczające nawet 25 kg. Nie brakuje też olbrzymich sumów, tołpyk i amurów. Tradycja hodowli karpia na stawach milickich ukształtowała krajobraz o niezwykłym bogactwie przyrody. Budzi ona zachwyt zarówno mieszkańców, jak i gości odwiedzających to unikatowe w skali Europy miejsce. W styczniu rybacy ponownie wyjdą na stawy, by jak 800 lat temu rozpocząć kolejny cykl hodowli karpia.